Witam serdecznie, niewygodna historia. Dzisiaj powiemy sobie o zielonych ludzikach, ale nie o takich zielonych ludzikach, jakie znamy, tych na Krymie, które przyszły, tylko o innych ludzikach, naszych niestety, polskich ludzikach. Cofniemy się o około 100 lat, o 100 lat w sumie do tyłu, do 1920 roku. Co było w 20 roku? W 20 roku miała miejsce wojna polsko-bolszewicka, odradzanie się Polski, II Rzeczypospolitej Polskiej. Kierownicze stanowisko we władzach miał pan znany wszystkim, myślę, Józef Piłsudski, który miał pewien pomysł. Mianowicie chciano te granice Polski jak najbardziej rozszerzyć. No i postanowiono skorzystać z okazji, mając gotowe, przygotowane wojska już zaprawione w boju, jak najwięcej tego terenu mieć dla siebie. Również nastroje były takie, aby Wilno-Wileńszczyzna, ten teren na północy, nie był Litwy, tylko był nasz tutaj Polski, i to nie tylko te od Piłsudskiego siły chciały to mieć, również Endecja bardzo się tutaj udzielała, żeby Wilno-Wileńszczyznę, te rejony przyłączyć do Polski, pod polskie panowanie. No ale nie można tego było zrobić oficjalnie, tak po prostu jako Polska sobie wejść, bo mimo wszystko z pewną opinią międzynarodową należało się liczyć, zwłaszcza że to było nowe, młode państwo, które startowało. Chciano zachować pewną reputację. No i Piłsudski wybrał takiego pana, który się nazywał Lucjan Żeligowski, dawny oficer armii rosyjskiej, walczył też w wojnie rosyjsko-japońskiej, organizował wojsko polskie w Rosji w czasie I wojny światowej, pod jej koniec, i ten pan otrzymał od Piłsudskiego pewne zadanie do przeprowadzenia. Mianowicie pan Piłsudski wezwał do siebie pana Żeligowskiego i wydał mu następujący rozkaz, aby ten mu się zbuntował. Aby była to akcja niezależna, z którą polskie władze oficjalnie nie mają nic wspólnego. Tak więc Żeligowski 7 października zarządził odprawę oficerów 20 roku, na której oficjalnie podał do wiadomości, że mają się zbuntować i rozpocząć samodzielnie marsz na Wilno. Miano zerwać kontakty wszelkie z dowództwem polskim, tym naczelnym, i postanowiono ruszyć na miasto. Cała akcja oficjalnie miała znamiona buntu, niesubordynacji, i tak też zrobiono. I tak ruszono w stronę Wilna. Oczywiście Litwini mieli swoje ambicje, bronili się co nieco, były walki na terenie Puszczy Rudnickiej, jednakże no, nie było to już wtedy duże państwo, ta Litwa, wycofywali się i Polacy dość łatwo przy niewielkich stratach ruszali, przenosili się coraz bliżej miasta, coraz bliżej Wilna. i wkroczono do tego miasta. Miasto ewakuowano, zostawiono tam, Litwini zostawili francuskiego przedstawiciela Ententy, żeby jakoś spróbować Polakom utrudnić to od strony legalności, ale jednak zdobyto Wilno i Litwini ewakuowali się, zdobyto miasto bez szwanków, bez walki. No i co zrobiono dalej? Utworzono na terenie Wilna i okolic marionetkowe państwo, tak zwaną Litwę Środkową, jako niezależne państwo, tak pozornie. Zapowiedziano utworzenie tymczasowej komisji rządzącej i utworzenie państwa Litwy Środkowej miało być tylko i było takim stadium przejściowym, żeby w końcu finalnie przyłączyć ten rejon do Polski. I tak to trochę trwało i 20 lutego 22 roku Sejm Wileński przegłosował przyłączenie miasta Wilna do Polski. Żeligowski zrobił swoje. Działania się zakończyły. No i tak podobnie jak już mieliśmy z Krymem niedawno, w ostatnich latach, właśnie w ten sam sposób, podobnie takie marionetkowe państwa Putin tworzy, czy to w Gruzji, czy na terenie Ukrainy, aby później, czy tak jak też teraz, stara się to wymusić w obecnej wojnie, aby później ten teren, który ma być niby autonomiczny, z czasem przyłączyć do siebie. To nie jest żadna nowa metoda. W historii już to znamy i tak właśnie również Polacy zrobili w 20 roku, zaatakując Litwinów i zdobywając Wilno. Nie chcę tutaj nikogo osądzać ani prawić morałów. Taka jest po prostu geopolityka, różne metody. Chcę tylko tutaj pokazać, że nasza strona też nie była święta i też w naszych osądach bądźmy ostrożni. Naprawdę nie można też tego tłumaczyć, że kiedyś takie były czasy. Po prostu polityka rządzi się swoimi prawami, nie ma sentymentów. Raz robią takie rzeczy jedni, raz inni. I to jest po prostu gra interesów. Z mojej strony to wszystko w tym temacie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Coś nowego, kontrowersyjnego. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę. Interesujecie się historią taką bardziej najnowszą XX wieku, II wojną światową, wywiadem i chcecie poznać historię o ludziach takich jak James Bond, o łamaniu Enigmy, walce z bronią rakietową niemiecką, to tutaj możecie poznać prawdziwe historie, niesamowite i naprawdę warte tego, żeby się w to zagłębić, tego co robili Polacy w czasie II wojny światowej w walce wywiadowczej. Naprawdę kawał sporej pracy włożonej w to, żeby ta książka powstała, więc jeśli macie ochotę poznać coś jeszcze, to zapraszam, link jest w opisie, można pobrać sobie książkę i poczytać. Z mojej strony proszę już tylko o łapki w górę, jakieś subskrypcje, żeby była dodatkowa motywacja dla nagrania kolejnych części. Z mojej strony to wszystko, dziękuję Wam, pozdrawiam, cześć.